Kowboje to po prostu pustynni piraci. Witam Was w kolejnym odcinku serii Kim Był, która nie dobiegnie końca, aż nie przedstawię Wam każdej osoby, która kiedykolwiek żyła. Załóżcie kapelusze, zadzwońcie ostrogami i załadujcie rewolwery, bo dzisiaj, zgodnie z Waszą preferencją wyrażoną w ankiecie, opowiem Wam o najsłynniejszym w historii kowboju oraz jego przemianie z charyzmatycznego łotrzyka w nie mniej charyzmatycznego mordercę. Przedstawiam Wam Billego Kida. Nim przejdziemy do akcji, pozwólcie, że poświęcę kilka sekund na opis źródeł, z których przyszło mi korzystać. Bazowałem głównie na biografii Billego napisanej przez Pata Garretta. Wiele późniejszych źródeł podaje informacje sprzeczne z tą książką, lecz również kłócą się one między sobą, więc w celu przedstawienia Wam spójnej historii postanowiłem trzymać się najwcześniejszego źródła, częściowo z pierwszej ręki. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ nasz kolega Pat jest właścicielem ręki, która zastrzeliła Kida. Nietypowy autor biografii, nieprawdaż? Pat nie kryje się z tym, iż napisał ten życiorys w celu oddalenia od siebie zarzutów morderstwa, jednocześnie rozwiewając mity o znanym rewolwerowcu. Czy udało mu się tego dokonać? Powiedzmy, że wszystko szło w dobrym kierunku, aż nie doszedłem do ostatniego rozdziału. Tego, w którym ginie Billy. Tam sytuacja trochę się skomplikowała. Ale koniec ze spoilerami. Pozwolę Wam samodzielnie ocenić niewinność Pata, przedstawiając najpierw jego wersję, a potem wersję jego przeciwników. Zanim jednak o śmierci, posłuchajcie kilku słów o wydarzeniach, które do niej doprowadziły. William H. Bonney, zanim zyskał przydomek Billy Kid, przyszedł na świat w Nowym Jorku jesienią 1859. Wywodził się z typowo mieszczańskiej rodziny. Ani biednej, ani bogatej. Niestety w młodym wieku Billy stracił ojca i jego matka, którą rzekomo bardzo kochał, wyszła ponownie za mąż. Ojczym Bonneya miał trudności z utrzymaniem jednej pracy, więc rodzina często się przeprowadzała, aż ostatecznie trafiła do srebrnego miasta, Silver City w stanie Nowego Meksyku. Tutaj miejsce mieć będzie wydarzenie, które rozpocznie karierę rewolwerowca. Jako dziecko Billy nie stronił od bujek, lecz nigdy nie były one rozpoczynane ze złą intencją. W Silver City Bonney znany był jako obrońca słabszych. Ludzie lubili z nim przebywać mimo jego wielu pomniejszych wykroczeń, z których dużą część dokonywał w towarzystwie Jesse'ego Evansa, chłopaka kilka lat starszego, ale równie skorego do przygód. Billy z wiekiem zapewne ustatkowałby się i został prawowitym obywatelem, cokolwiek to jest warte. Gdyż w szkole nie miał problemów, a w normalnych warunkach młodzieńcze szaleństwo prędzej czy później się wypala. Niestety jego gorąca krew nie pozwoliła tej wizji przyszłości się ziścić. 12-letni Bonney szedł ulicą ze swoją mamą, może wracali właśnie ze sklepu i dobry syn odciążał swoją rodzicielkę niosąc jej zakupy. Niespodziewanie ich uszy zaatakowane zostały wulgarną uwagą skierowaną do pani Bonney. To jakiś pijaczyna leżący na chodniku odzyskał na chwilę świadomość i postanowił wykorzystać ten bezcenny moment w pełni. Billy bez zastanowienia upuścił torby, przyskoczył do mężczyzny i zdzielił go pięścią w twarz. Pijak zerwał się na równe nogi i już miał oddać chłopcu, lecz do akcji wkroczył Ed Moulton, szczęśliwie przechodzący akurat nieopodal. On również uderzył wulgarnego mężczyznę, który tym razem powrócił do nieświadomości i odciągnął młodego Bonneya ze sceny bójki. Prawdziwy stróż porządku publicznego. Wszyscy jednak wiemy, że nie był to koniec tej historii, bo inaczej wcale bym o niej nie wspominał. I tak dużo ciekawych momentów musiałem wyciąć ze skryptu, więc nie marnowałbym czasu na wydarzenia bez konsekwencji. Tak jak teraz marnuję go, informując Was o tym. Billy miał wiele zalet, ale umiejętność przebaczenia nie była jedną z nich. W tym aspekcie podobny był do owego pijaka, który pewnego wieczoru siedząc w barze zauważył Eda Moultona. Stróż porządku zwrócony był do niego plecami, co mężczyzna postanowił wykorzystać, chcąc się zemścić za zniewagę, po której zapewne dalej miał siniaka. Pijak podniósł krzesło z zamiarem uderzenia nim swojego wroga, lecz na jego nieszczęście w barze znajdował się także Bonney. Powodowany mieszanką nienawiści do pijaka i wdzięczności wobec Moultona, 12-latek wyjął z kieszeni nóż i wbił go mężczyźnie z krzesłem pod żebra.
było to pierwsze morderstwo Billego Kida. Skończyły się dni niewinnych wybryków. Na takie przestępstwo nikt już nie przymknie oka, niezależnie od sympatii. Bonnie zmuszony został do ucieczki z Silver City do stanu Arizona, co rozpoczęło jego tułaczkę, która trwać będzie już do końca jego życia. Billy miał dar zjednywania sobie ludzi i prawie nigdy nie podróżował samotnie. Pozostaje pytanie, czy to on miał zły wpływ na swoich kompanów, czy oni na niego, bo znajomości te nigdy nie były pozbawione przestępczej działalności. Już kilka tygodni po ucieczce Kid wraz z nowo poznanym wspólnikiem wdał się w kłótnie z trzema Indianami, którzy nie chcieli pożyczyć im swoich koni. Kłótnie zakończyły kule przeszywające ciała tubylców. W tamtych czasach zabójstwo Indianina nie było równe zabójstwu białego człowieka, więc Billy mógłby dalej bezkarnie buszować po swojej ojczyźnie, najprawdopodobniej bezkarnie. Kluczowym słowem jest tutaj jednak mógłby, ponieważ na Indianach się nie skończyło. Podczas pobytu w miejscowości Fort Bowie, Kid odkrył w sobie talent do hazardu i postanowił przy jego pomocy zarabiać na życie. Niestety, nie każdy hazardzista brał nastolatka na poważnie. Jedną z takich osób był żołnierz pełniący funkcję kowala. Przegrał on z Billim, lecz odmówił wypłaty wygranej. Jeśli Kida do tej pory nauczyło coś jego krótkie życie, to była to lekcja, iż przemoc jest w stanie rozwiązać każdy problem. Żołnierz skończył jak owych trzech Indian, co wymusiło na Bonneju ucieczkę. Tym razem zabił on jednak nie tylko białego człowieka, ale i przedstawiciela armii, więc nie wystarczyłoby przekroczenie granicy stanowej. Chłopak przekroczyć musiał granicę państwową, a gdzie łatwiej jest być desperado niż w Meksyku. Jednakże wbrew wszystkim oczekiwaniom kraj Azteków nie podsycił w Billim agresji, lecz wręcz trochę ją przytłumił. Nie oznacza to oczywiście, że jego pobyt po drugiej stronie Rio Grande pozbawiony był aktów przemocy, lecz zdarzały się one jedynie sporadycznie i jako uzupełnienie jego głównego zajęcia – hazardu. Jedną z pierwszych osób poznanych przez Kida za granicą był Melquiades Segura, zawodowy gracz w karty. Wspólna pasja połączyła mężczyzn, którzy po krótkim czasie zostali nierozłącznymi przyjaciółmi. Przynajmniej podczas pobytu w Meksyku. Bonnie i Segura byli wirtuozami kart. Rzadko trafiała się rozgrywka, której by nie wygrali, co jak można się domyślić, nie każdemu się podobało. Oprócz graczy znudzonych przegrywaniem, znaleźli się i tacy podobni do żołnierza Kowala, których do wypłaty należnych pieniędzy przekonać trzeba było w znany nam już sposób. Taki stan rzeczy doprowadził do sytuacji, w której nasz karciany duet stał się niesławny i brak skorych do gry przeciwników był najmniejszym ich zmartwieniem. Meksykańskie źródełko wyschło, więc mężczyźni postanowili udać się do USA. Billy, będąc bogatszym o płynną znajomość hiszpańskiego i szerokie sombrero, prawie nigdy nie opuszczające jego głowy. W Stanach drogi ich się rozeszły. Może Kidowi znudził się hazard i pragnął niebezpieczniejszych przygód, a może Segura zrozumiał, że kto żyje z rewolwerem w ręku, ginie. Mężczyźni rozstali się jako przyjaciele i każdy poszedł w swoją stronę. Jak jednak wiemy, Billy jest towarzyską duszą i samotność doprowadziłaby go do szaleństwa. Cóż, większego szaleństwa. Chłopakowi udało się odnaleźć Jesse'ego Evansa, kolegę z dzieciństwa, z którym rozrabiał w Silver City. Okazało się, że on również został kowbojem i chętnie popracowałby trochę ze starym znajomym. Początek współpracy z Jesse'em przypada na rok 1876, czyli 5 lat po rozpoczęciu kariery naszego bohatera, który wtedy miał zaledwie 17 lat, a już doświadczył więcej niż niejeden z nas przez całe swoje życie. Czas spędzony z Evansem poświęcony był głównie najpopularniejszemu kowbojskiemu zajęciu po tej stronie prawa, czyli kradzieży bydła oraz koni z dużych ranch. Zyski z tego przedsięwzięcia nie trafiały jednak tylko do kieszeni naszych rewolwerowców. Billy wciąż był tym samym chłopakiem ze srebrnego miasta, który nie potrafił przejść obojętnie obok ludzkiej krzywdy. O według doniesień Kid hojnie obdarowywał dolarami starców, biednych, chorych, nieszczęśliwych oraz bezradnych. Raz nawet grupa potrzebujących dostała coś więcej niż dolary.
Podczas podróży kowboje natknęli się na obozowisko emigrantów, pośród których było kilku mężczyzn, ale również kobiety oraz dzieci. Obozowisko było w trakcie oblężenia, przeprowadzanego przez 14 Indian. Bonnie i Jesse bez dłuższego namysłu rzucili się na pomoc atakowanym i wspólnymi siłami odparli tubylców. Kilku z obozowiczów niestety poniosło śmierć, lecz ci, którzy przeżyli, zawdzięczają to bezinteresownym łotrzykom. Pewnego razu Billy i Jesse spotkali znajomych tego drugiego, którzy wybierali się do hrabstwa Lincoln, gdzie czekała na nich dochodowa praca. Znajomi ci, wśród których byli Morton oraz Baker, zaprosili naszych kowbojów, zwracając się do Billego per The Kid, ze względu na jego młody wygląd, aby do nich dołączyli. Evans bez wahania zgodził się na nową przygodę, lecz Bonnie, mimo iż nowy przydomek wpadł mu w ucho, powiedział, że dołączy do nich już na miejscu. Przed opuszczeniem regionu miał jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Przyjaciele pożegnali się więc na pewien czas z obietnicą ponownego spotkania w najbliższej przyszłości. Sprawą, która zatrzymała Billego, był Segura, a konkretnie jego aresztowanie. Gdy Kid dowiedział się o nim, poczuł, że nie może zaniedbać jednego przyjaciela na rzecz drugiego i postanowił działać. Billy w trakcie przygotowań do odbicia Segury wszedł w posiadanie szarego konia, nazwanego przez niego Old Grey, siwym, którego odwaga i szybkość towarzyszyły mu od tamtej pory w prawie każdej przygodzie. Z pomocą siwego odbicie Segury nie sprawiło żadnych problemów. Nie doszło nawet do rozlewu krwi. Dwóch strażników pilnujących Meksykanina wystarczyło zastraszyć. Po ucieczce Kid zaproponował Segurze dołączenie do niego w drodze do Lincoln, lecz karciarz grzecznie odmówił, chcąc widocznie nie zaprzepaścić swojej szansy na nowe, niekryminalne życie. Hazardziści pożegnali się raz na zawsze. Przed Billim była długa droga z El Paso do Lincoln, którą postanowił sobie skrócić, jadąc nie dość, że przez góry, to jeszcze góry będące terenem Indian Mescalero. Mimo bycia nazwanymi od alkoholowego mezcalu, ich zmysły były ostre i stanowili oni nie lada zagrożenie. Dla Bonneya jednak zagrożenie było zaletą obranej ścieżki. Siwego Kid wysłał okrężną drogą przez znajomego, gdyż nie był to koń górski. Sam natomiast dosiadł lepiej przystosowanego wierzchowca. Długo się nim jednak nie nacieszył, bo szybko wpadł na grupę wrogich Indian, od których jedyną drogą ucieczki była wspinaczka na stromy klif. Stamtąd resztę drogi kowboj pokonał na piechotę, pijąc ze źródeł oraz jedząc jagody. Marzenie każdego młodopolskiego poety. Dotarłszy na miejsce, Billy z ulgą odnalazł Jesse'ego, który scharakteryzował mu pracę, po którą przyjechali do Lincoln. W hrabstwie toczyła się wojna, trafnie nazwana wojną w hrabstwie Lincoln, pomiędzy dwiema frakcjami. Pierwsza z nich, wspierana przez rządowych oficjeli i pomniejszych rancherów oraz zatrudniająca naszych bohaterów, podlegała firmie Murphy & Dolan, zajmującej się handlem bydłem. Na czele drugiej frakcji, wspierany przez biznesmena Tunstalla oraz prawnika McSweena, stał John Chisholm, właściciel największej ilości bydła w regionie, nazywany królem bydła Nowego Meksyku. Konflikt rozpoczęło oskarżenie rzucone przeciwko Chisholmowi, jakoby miał on dążyć do monopolizacji hrabstwa oraz podkradać krowy mniejszym rancherom. Chisholm z kolei zarzucił owym mniejszym rancherom podkradanie jego krów. Strony nie były w stanie dojść do porozumienia, więc postanowiły rozwiązać to w najbardziej amerykański sposób, jaki istnieje. Wynająć kowbojów, aby zabijali się w ich imieniu, broniąc jednocześnie ich stad. Pragnę zaproponować bardziej chwytliwą nazwę tego wydarzenia historycznego. Wojna kowbojów. Kid toczył więc od czasu do czasu potyczki z wrogimi rewolwerowcami i bronił stad Murphy'ego i Dolana, z którymi nigdy nawet nie przyszło mu się zakolegować. Z Murphy'em i Dolanem, nie ze stadami. Trwał w tym prawie pół roku, a był to rok 1877. W końcu jednak pieniądze przestały wystarczać i Billy zrozumiał, że nie wie, za co w ogóle walczy. W takim stanie, zapijając w barze smutki, nasz kowboj spotkał Tunstalla, prawą rękę Johna Chisholma. Wcześniej zapewne chwyciłby za broń i zadał bolesny cios wrogiej frakcji, lecz nie teraz. Co więcej, rozpoczął on rozmowę z biznesmenem,
który przedstawił mu argumenty swojej strony i zaproponował przyjaźń, tak ważną w życiu Boneya, a nie obecną ze strony jego dotychczasowych pracodawców. Kit postanowił zostać rycerzem króla bydła. Nie odszedł on jednak od Jessiego bez słowa. Powrócił do ich obozu i oznajmił wszystkim, że zmienia stronę. Evans pochwalił honorowe zachowanie przyjaciela i zganił Bakera, który zaproponował atak na nowo ogłoszonego adwersarza. Billy, zapamiętując tę zniewagę, opuścił ten obóz raz na zawsze. Niestety, współpraca Kida z nowym przyjacielem, który zdążył zapoznać go również z prawnikiem McSweenem, nie trwała długo, gdyż już w 1878 Tunstall został zastrzelony przez oddział, w którego skład wchodził nie kto inny jak sam Baker, wspierany między innymi przez Mortona, który zadał śmiertelny cios, oraz Robertsa. Billy wiedział już, za co walczy. Za przyjaźń oraz zemstę. McSween prędko zebrał oddział mający za zadanie aresztować winowajców. Do oddziału należeli oprócz Boneya, Bawdry, Scurlock, Brown, White oraz Middleton. Był to początek gangu zwanego Regulators, regulatorzy, który trzymał się razem nawet już po zakończeniu wojny. Mężczyźni bez większego problemu wytropili najpierw Mortona i Bakera, których początkowo aresztowali, ale podczas próby ucieczki musieli niefortunnie zastrzelić, a potem także i Robertsa, który mając na uwadze los swoich kolegów, nie dał się pojmać żywcem. Żądza krwi Billego powoli była zaspokajana. Lufie Kida nie dał jednak ostygnąć szeryf Brady. Może dodam, że chodzi o lufę rewolweru. Pamiętacie zapewne, że frakcja Murphy'ego i Dolana wspierana była częściowo przez rząd. Kwestią czasu więc tylko było wydanie nakazu aresztowania Kida za 3 morderstwa, których dokonał w niedawnym czasie. I wypełnienia tego nakazu podjął się właśnie Brady. Zamiast czekać na atak, Billy wolał wyprzedzić uderzenie i zorganizował zasadzkę na Brady'ego, wskutek której ten zmarł. Do wciąż rosnącej listy grzechów Kida dodać możemy teraz morderstwo funkcjonariusza na służbie. Żeby jednak trochę uczłowieczyć naszego bohatera, powiem, że mniej więcej w tym czasie do gangu dołączył chłopak o nazwisku Folliard, który prędko awansował na pozycję najlepszego przyjaciela lidera grupy, nie licząc może tylko Siwego. Rewolwerowcy byli praktycznie nierozłączni aż do samej śmierci jednego z nich. Jeśli mowa o przyjaciołach, to warta wspomnienia jest sytuacja, w której Jesse i Billy spotkali się po przeciwnych stronach barykady. Spotkanie to Bawdry przypłacił prawie życiem, lecz ostatecznie, gdy kule ucichły, starcie udało się bezkrwawo rozwiązać rozmową. Widocznie dawni przyjaciele nie byli gotowi pozabijać się nawzajem dla pieniędzy. Każdy odjechał w swoją stronę. Prawo nie zapomniało jednak o Kidzie. Pewnego razu, gdy pił kulturalnie herbatkę w posiadłości McSweena z jej właścicielem, dom adwokata otoczony został przez nowego szeryfa, następcę Brady'ego. Kowbojom nie pozostało nic innego, jak zabarykadowanie się wewnątrz. Oblężenie trwało kilka dni, a gdy szeryf poinformował oblężonych, iż posiada nakazy ich aresztowania, Billy, parafrazując list pirata Richarda Sawkinsa do prezydenta Panamy, odkrzyknął: my też mamy nakazy na ciebie i na całą twoją bandę, które podamy wam na gorąco z luf naszych pistoletów. Szeryf wkrótce znudził się oblężeniem oraz butnością obleganych i postanowił podjąć zdecydowane kroki. Podpalił dom McSweena. Miało to jednak także nieprzewidziane skutki, ponieważ wywołało zamieszanie, przy pomocy którego Kid wraz z gangiem wymknęli się tylnymi drzwiami i uciekli korytem rzeki. Skory do ucieczki nie był jedynie sam McSween. Postanowił on dołączyć do swojego przyjaciela Tunstalla i wybiegł z bronią w ręku frontowymi drzwiami na spotkanie oddziału szeryfa. Chwilę później leżał martwy, przeszyty 9 kulami. Wydarzenia te wymusiły na gangu znalezienie nowej siedziby, gdyż ze starej został jedynie popiół. Postanowili oni ustanowić Fort Sumner swoją bazą, a Bawdry oraz Scurlock przywieźli tutaj nawet swoje żony i podjęli legalną pracę u Petera Maxwella. Oczywiście jedynie jako zajęcie komplementarne do działań kryminalnych. Tunstall i McSween wąchali kwiatki od spodu,
a Chisum, wielki odległy król bydła, zdawał się niezainteresowany przyjaźnią Kida. Billy po raz kolejny stracił sens walki, więc razem z gangiem postanowił wycofać się z działań wojennych. Ostatnią kropką w rozdziale wojny kowbojów dla Boneya było spotkanie Jesse'ego w barze zimą 1879. Starzy kumple, początkowo z niepewnym nastawieniem, postanowili podać sobie dłonie i razem napić się whisky. Nie stali już po przeciwnych stronach konfliktu, lecz pamięć przeszłych wydarzeń uniemożliwiła im kontynuowanie znajomości. Widzieli się wtedy po raz ostatni. Po odejściu z wojny gang potrzebował nowego zajęcia. A czym innym mogą się zająć kowboje, jeśli nie krowami? W przypadku naszych bohaterów nie były to rzecz jasna ich krowy. Ofiarą ich rajdów padało wielu rancherów, w tym sam król bydła Chisum, żałujący teraz zapewne odrzucenia Kida, oraz mężczyzna o nazwisku Grzelachowski. Jeśli czekaliście na polski akcent w tym odcinku, oto on. Mimo jednoznacznie przestępczej kariery, Billy nie przestał być ulubieńcem tłumu i trudno było znaleźć w Sumner osobę, która nie uśmiechnęłaby się na wspomnienie rewolwerowca. Czasy jednak się zmieniały, a wraz z nimi nasz gang. W poszukiwaniu nowego życia odejść postanowili najpierw Brown i White, którzy zostali potem stróżami prawa, oraz Middleton, a następnie także Scurlock, który bał się aresztowania, więc pożyczył od Maxwella trochę mąki i wraz z żoną zniknął z Sumner. Sława Kida nie pozwoliła mu jednak zostać z samymi Folliardem i Baldrim. Luki w gangu prędko wypełnili Wilson, Pickett i Rodoba jako stali członkowie oraz wielu innych oportunistów dołączających do grupy na jedną lub dwie akcje. Eldorado złodziei krów i koni nie trwało jednak długo. Siły porządkowe nie zapomniały o Billim i najnowszy szeryf, gdy tylko dostał informację o miejscu obozowania gangu, postanowił zakończyć jego karierę. Pierwsze podejście nie zakończyło się sukcesem, gdyż kowboje zauważyli nadciągające siły. Ofiarą starcia padł jedynie Siwy, co mimo wszystko musiało zaboleć Boneya, gdyż był on najdawniejszym kompanem wciąż mu towarzyszącym. Ludzkim członkom gangu udało się jednak zbiec. Uciekli oni do chaty na bezludziu i niestety szybko zostali ponownie wytropieni oraz otoczeni. Czyżby szykowała się powtórka z posiadłości Max Sweena? Żadna strona tego nie chciała, więc do domu wysłany został człowiek szeryfa o nazwisku Carlyle, który miał negocjować warunki poddania się. Negocjacje musiały jednak nie przebiec pomyślnie, gdyż po paru godzinach Carlyle wyskoczył przez okno, zbijając szybę i zaczął panicznie biec w stronę szeryfa. W połowie drogi jednak dosięgnęła go kula. Co takiego musiał on powiedzieć, żeby zasłużyć na taką reakcję? Szeryf był zszokowany i w tym stanie postanowił wycofać się po posiłki, co okazało się krytycznym błędem, gdyż gang spostrzegł, iż nie jest pilnowany i zbiegł z miejsca zbrodni, potencjalnie jego najcięższej jak do tej pory. Święte prawo negocjacji zostało złamane. Po zabójstwie Carlyle'a niektórzy zaczęli odwracać się od Billego, zauważając, iż nie jest on już tym samym honorowym Robin Hoodem co kiedyś. Może utrata Siwego z nim to zrobiła, a może po prostu z każdym kolejnym odebranym życiem tracił on cząstkę swojego sumienia. Jakkolwiek nie było, mieszkańcy Sumner i okolic coraz częściej wspierali siły porządkowe w walce z gangiem, zwykle wyjawiając miejsce ich pobytu. Rozzuchwaleni bezkarnością rewolwerowcy postanowili rozszerzyć swoją działalność i za najbardziej dochodowe uznali podrabianie banknotów. Nie spodziewali się jednak, że tą decyzją sami ukręcą sznur na swoje karki. Jeśli mielibyście wynieść z tego filmu jedną lekcję, to niech będzie to, że rząd zawsze bardziej ceni pieniądze od ludzkiego życia. Morderstwa były problemem stanu albo hrabstwa, lecz fałszowanie pieniędzy? To już jest niewybaczalny grzech na skalę federalną. W pogoni za gangiem, a w szczególności Kidem, wysłany został szeryf Pat Garrett z federalną licencją gończą, pozwalającą na przekraczanie granic oraz praw stanowych. Tak, ten Pat Garrett. Szeryf zaczął od zatrudnienia Masona, dobrze znanego gangowi mieszkańca Sumner, w roli kreta.
Miał on wkraść się w ich łaski, a następnie poinformować Pata o ich planach. Fortel spalił na panewce, gdyż Billy przejrzał Masona i nie zwierzył mu się z niczego wartego uwagi. Kolejną próbą pojmania Bonneya była zasadzka w miasteczku Sumner. Garrett otrzymał informację, iż gang danej nocy będzie przez nie przejeżdżał. W tym przypadku mówić już można o częściowym sukcesie, gdyż Folliard, po śmierci siwego bezdyskusyjnie najlepszy przyjaciel Kida, padł martwy. Reszta kowbojów uciekła na koniach. Pat nie musiał długo czekać na kolejną wskazówkę dostarczoną przez osobę mającą dosyć wybryków Billego o miejscu jego pobytu. Tym razem była to chata w miejscu o nazwie Śmierdzące Źródła. Dobra kryjówka, bo zapewne każdy omijał ją szerokim łukiem. Garrett otoczył dom i obiecał sobie, że nie popełni tych samych błędów co zabójcy McSweena lub koledzy Carlyle'a. Będzie czekał tak długo, jak będzie to wymagane. Gang nie wiedział jeszcze o pułapce, w której się znalazł, więc jeden z nich beztrosko wyszedł frontowymi drzwiami, chcąc zapewne zaczerpnąć świeżego powietrza. Zamiast tego zaczerpnął kulę. Był to Baudry, teraz już świętej pamięci. Kid stracił ostatniego członka oryginalnego gangu regulatorów. Od śmierci Baudry'ego minęło zaledwie kilka godzin, a już z chaty wystawiona została biała chustka. Gang postanowił się poddać. Billy utracił wolę walki. Przynajmniej na chwilę. Pickett odesłany został do aresztu w Las Vegas, a Wilson i Rodoba w Santa Fe. Dwaj pierwsi uniknęli kary i poszli potem w ślady Browna i White'a, zostając stróżami prawa. Bonneya natomiast przetransportowano do Lincoln, gdzie miał zawisnąć za morderstwo szeryfa Brady'ego. No właśnie, miał, bo nie zawisł. Kid zdążył już odzyskać chęć do życia. A jak lepiej ją zamanifestować, niż odebraniem go dwóm innym osobom? Osobami tymi byli strażnicy pilnujący go w areszcie. Billy the Kid wraca do siodła. Odzyskana wolność trwała jednak jedynie 2,5 miesiąca. Został on zauważony w okolicy Sumner, swojej byłej bazy, szukając zapewne Masona oraz wszystkich pozostałych, którzy na niego donosili. Na jego nieszczęście Pat lubił kończyć to, co zaczął. Pewnej nocy szeryf, popychany przeczuciem, postanowił udać się do posiadłości Maxwella, byłego pracodawcy Baudry'ego i Scarlocka. Kiedy rozmawiał z właścicielem w ciemnej sypialni, wszedł do niej nie kto inny, jak sam Billy z rewolwerem w ręku. Początkowo nie zauważył Garretta, lecz gdy poczuł jego obecność, krzyknął "Quién es?", czyli kto tam po hiszpańsku, na co odpowiedzią był strzał w serce z broni szeryfa. Był to rok 1881, a Bonnie miał 21 lat. Tak kończy się historia Billego Kida. Ale czy na pewno? Zauważyliście zapewne braki logiczne w końcówce historii. Skąd Pat wiedział, żeby udać się akurat do Maxwella? Jak wielkim przypadkiem musiało być, że Kid wszedł do pokoju, w którym akurat siedział szeryf i to przy zgaszonym świetle? Garrett nie odpowiada na te pytania w swojej książce, czym wzbudza podejrzenia. Niektórzy twierdzą, iż Kid był zakochany w siostrze Maxwella i po ucieczce z aresztu odwiedzał ją regularnie, co nie podobało się jej bratu. Zaplanował więc on pułapkę na Billego razem z Patem. Pułapkę, z której kowboj miał nie wyjść żywy. Szeryf starał się zatrzeć dowody o takiej wersji wydarzeń, ponieważ jego obowiązkiem była zawsze próba aresztowania przed próbą zabójstwa, ale miał on już zapewne dosyć rewolwerowca, który ciągle mu uciekał. W jaką wersję wy wierzycie? Przypadku czy złowieszczego planu? I czy w ogóle wierzycie pozostałym słowom Pata, kłócącym się z wieloma innymi świadectwami o życiu Bonneya? Niech to właśnie będzie dzisiejszym morałem. Że nieważne jest, jak było naprawdę. Ważne, jak my to zapamiętamy. Billy zostawił po sobie legendę nieustraszonego kowboja, dla którego przyjaźń była najważniejsza. Niezależnie od tego, czy uważacie go za przeromantyzowanego bandytę, czy za westernowego obrońcę uciśnionych, musicie przyznać, że przynajmniej żył pełnią życia. Dziękuję wam, kochani, za wysłuchanie mnie i mam nadzieję, że was zainteresowałem. Pamiętajcie także, że to, co stworzycie, da wam drugie życie.
do przyszłego zobaczenia.